Niekiedy zdarza się tak, że ktoś doznaje zawału serca i to pomimo zdrowego odżywiania, niestosowania różnych używek, aktywnego trybu życia czy życia bez stresu. Wówczas pojawiają się wątpliwości jaki jest sens prowadzenia zdrowego stylu życia, skoro pomimo niego i tak może spotkać nas przykre doświadczenie jak choćby wspomniany zawał mięśnia sercowego. Warto jednak wiedzieć, że dzięki wprowadzeniu pewnych zaleceń, o których powiem w dalszej części, możemy zminimalizować ryzyko pojawienia się problemów zdrowotnych. Jednak to, co jest szczególnie ciekawe, to to, że możemy, a wręcz powinniśmy, wykonać choć raz w życiu jedno badanie krwi, które pokaże nam, czy pomimo prowadzenia zdrowego stylu życia, i tak jesteśmy w większym stopniu zagrożeni chorobami serca, w tym wystąpieniem zawału. Od razu przejdę do konkretów i powiem, że mam tu na myśli oznaczenie stężenia lipoproteiny A we krwi. Jeden z wybitnych polskich kardiologów, profesor Marcin Fijałkowski, w wielu swoich wywiadach wręcz apeluje, aby każdy z nas choć raz się przebadał we wspomnianym zakresie. I tym materiałem chciałbym pomóc w tym, aby apel ten trafił do szerszego grona odbiorców, nie tylko z uwagi na dobro państwa, ale też dlatego, że bardzo sobie cenię lekarzy, którzy dbają o nasze zdrowie nie tylko aplikując nam tabletki, ale przede wszystkim którzy doradzają, jak ustrzec się przed chorobami. Wracając jednak do samej lipoproteiny A, otóż jest to cząsteczka, która swoją budową przypomina cholesterol LDL jak się okazuje jej podwyższony poziom we krwi, wskazuje, że jesteśmy wysoce zagrożeni pojawieniem się problemów ze strony układu krążenia, w tym właśnie zawału mięśnia sercowego. Możemy mieć na przykład ciśnienie tętnicze, cholesterol i trójglicerydy w normie, a w rzeczywistości i tak możemy cechować się wysokim ryzykiem zawału wspomniany profesor Fjałkowski wprost określa lipoproteinę A jako niedocenianą wysoce zjadliwą cząsteczkę i jednocześnie podkreśla on, że niestety mało kto wie o jej istnieniu, a tym bardziej o jej znaczeniu. To, co jest szczególnie istotne i zarazem ciekawe, to to, że to, jak się prowadzimy na co dzień, ma niewielki wpływ na poziom lipoproteiny A. Czyli możemy być aktywni i jeść zdrowo, a jednocześnie możemy mieć podwyższone stężenie lipoproteiny A, i tym samym możemy być zagrożeni pojawieniem się zawału serca. Badacze wskazują, że poziom lipoproteiny A jest po prostu w dużym stopniu uwarunkowany genetycznie. Nie oznacza to jednak, że jeśli w badaniach wyjdzie nam wysokie stężenie lipoproteiny A, to jesteśmy wobec tego bezradni i jedyne co nam przyszło, to oczekiwać problemów kardiologicznych. Otóż wysoki poziom lipoproteiny A rzędu powyżej 100 mg na decylitr jest wskazaniem do przeprowadzenia aferezy, czyli zabiegu będącego czymś na wzór dializy, w trakcie którego dochodzi do oczyszczenia krwi ze wspomnianej lipoproteiny A. Przy czym muszę podkreślić, że zabieg ten należy powtarzać w określonych odstępach czasu. Od siebie dodam też, że za prawidłowy wynik uznajemy stężenie lipoproteiny A poniżej 30 mg na decylitr. Gdy zaś jej stężenie przekracza 50 mg na decylitr, wówczas dobrze jest zgłosić się do kardiologa, ponieważ wynik ten wskazuje, że znajdujemy się w grupie ryzyka pojawienia się komplikacji kardiologicznych. Taki szkodliwy efekt lipoproteiny A na układ sercowo-naczyniowy wynika z kilku mechanizmów działania. Dla przykładu lipoproteina A może odkładać się w ścianie naczyń krwionośnych, przez co sprzyja rozwojowi blaszki miażdżycowej. Ponadto cząsteczka ta sprzyja zwiększonemu krzepnięciu krwi, co może prowadzić do tworzenia się zatorów w naczyniach krwionośnych. Dodatkowo lipoproteina A nasila stan zapalny, który zwiększa prawdopodobieństwo pęknięcia blaszki miażdżycowej, co może spowodować pojawienie się zakrzepu, który zamknie tętnicę, czego efektem może być właśnie zawał mięśnia sercowego. Przy okazji powiem, że specjaliści, którzy zajmują się omawianym problemem, podkreślają, że im wcześniej wykonamy sobie takie badanie, tym omawiana lipoproteina A wyrządzi nam mniejsze szkody i dzięki podjętym działaniom będziemy w stanie uchronić się przed niebezpiecznymi powikłaniami. Jednocześnie muszę też podkreślić, że podwyższony poziom lipoproteiny A niestety nie jest rzadkim zjawiskiem. Literatura fachowa dowodzi, że problem ten dotyka 20% osób mieszkających w Europie. Można więc przyjąć, że średnio co piąta osoba ma poziom lipoproteiny A przekraczający 50 mg na decylitr i tym samym jest zagrożona pojawieniem się incydentów sercowo-naczyniowych. W zależności od laboratorium, do którego się zgłosimy, koszt zrobienia sobie badania poziomu lipoproteiny A to wydatek rzędu około 60-80 zł. Nie jest to oczywiście mało, ale zaznaczam, że takie badanie zwykle wystarczy wykonać tylko raz w życiu. Jeśli wynik wyjdzie prawidłowy, to nie ma potrzeby powtarzania takiego badania w przyszłości. Osobiście uważam, że nie jest to wygórowana cena, jeśli takie oznaczenie może uchronić nas na przykład przed zawałem serca. Teraz chciałbym przejść do drugiej części materiału i w telegraficznym skrócie powiedzieć, co możemy jeszcze zrobić, aby zminimalizować ryzyko zawału serca, ale już nie w kontekście wspomnianej lipoproteiny A. Od razu też zaznaczę, że według literatury fachowej, gdybyśmy nieco zmienili swój codzienny styl życia na zdrowszy, to moglibyśmy uniknąć nawet 80% przypadków chorób układu krążenia. Niebagatelne znaczenie ma tu sposób odżywiania, na którym chciałbym się właśnie skupić. Kluczowe jest dostarczanie kilku ważnych składników pokarmowych. Przede wszystkim mam tu na myśli potas i magnez. Osoby, które spożywają je w zadowalających ilościach, rzadziej doświadczają zaburzeń rytmu serca i niewydolności tego narządu. Ważne są również kwasy tłuszczowe omega-3, których źródłem są tłuste ryby morskie. Według badań, regularne sięganie po ryby wiąże się z mniejszym ryzykiem zawału serca aż o 25%. Aby uchronić się przed problemami kardiologicznymi, dobrze jest też zaopatrzyć swoje ciało w konkretne witaminy. I tak dla przykładu naukowcy zauważyli, że osoby, których dieta jest bogata w witaminę K2, mają mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób serca o 27% w porównaniu do osób, które nie dostarczają tego składnika. Tu dodam, że najwięcej witaminy K2 znajdziemy w natto, czyli fermentowanej soi, a także w serach takich jak Camembert, Brie i Roquefort. Do tego ważne jest zadbanie o witaminy B6 i B9, czyli foliany, ponieważ odpowiednie wysycenie ciała tymi witaminami zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej od 13 do 21%. Źródłem tych witamin są m.in. pstrąg, drób, żółtka jaj, orzechy laskowe i włoskie, chleb razowy, kasza gryczana, biała fasola, ciecierzyca, brokuły, brukselka, szparagi, jarmusz, szpinak, kiwi, pomarańcze i banany. Jak chodzi o witaminy, to należy zwrócić też uwagę, aby nie zabrakło nam witaminy D, a to dlatego, że jak potwierdzili badacze, osoby z prawidłowym stężeniem witaminy D we krwi rzadziej doświadczają zawału mięśnia sercowego. Do tego warto włączyć do diety produkty bogate w błonnik pokarmowy, ponieważ jak wykazali naukowcy, osoby, które go spożywają w wysokich ilościach, rzadziej umierają przedwcześnie z powodu chorób serca. Przy okazji od razu też dodam, że lepiej częściej decydować się na pełnoziarniste produkty zbożowe, niż na produkty na bazie jasnej mąki pszennej. Dla przykładu praca z 2016 roku pokazała, że osoby, których jadłospis zawiera pełnoziarniste produkty zbożowe, mają aż o 25% niższe ryzyko wystąpienia zawału serca. Jak zatem Państwo widzą, istnieje wiele cennych składników pokarmowych, dzięki którym możemy w istotnym stopniu ustrzec się przed problemami kardiologicznymi. Dlatego też jak najbardziej warto włączać je do diety. Mam nadzieję, że tym materiałem udało mi się przekonać choć część z Państwa do zrobienia sobie badania poziomu lipoproteiny A we krwi. Uważam, że jest to wysiłek, który może ocalić nam życie jednocześnie kieruję do państwa prośbę aby ten film przesłali do swoich najbliższych lub chociaż przekazali im informację o takim badaniu myślę że wspólnie możemy uratować wielu osobom zdrowie pozostając zaś w tematyce układu sercowo-naczyniowego zachęcam państwa do obejrzenia jeszcze materiału w którym opowiadam o oznakach które mogą wskazywać na to że nasze serce choruje aby się z nim zapoznać wystarczy kliknąć na miniaturę która pojawiła się na ekranie Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.